Dzień dobry. Witam was dzisiaj w scenerii śnieżno-białej, w majestacie śnieżnego pejzażu. Zima ma w sobie coś z majestatu. Ona zawsze jest piękna i twórcza. Niech dzisiejsza zima i dzisiejsze piernikowe domki pokryte śnieżną czapą śniegu białego będą dla was inspiracją. Twórczą inspiracją do działań. A może napiszecie piękny wiersz o zimie. A może wymalujecie piękny obraz. A może zainspirujecie się tymi piernikowymi domkami w śnieżnej scenerii i stworzycie coś na miarę czasu. Coś niespotykanego, pięknego i malowniczego. Coś, co będzie w waszej i tylko w waszej wyobraźni. Niech te piernikowe domki i piernikowa ulica będzie dla was twórczą inspiracją. Spróbujcie. Niech zima w swym majestacie podpowie wam myśli do twórczego działania. Niech ten anioł śnieżno-biały na tle, zobaczcie, śniegu malowniczo pomacha wam skrzydłami wyobraźni i pozwoli wam rozwinąć skrzydła fantazji. A więc twórzcie, działajcie i starajcie się, aby wasze prace były przepiękne i aby służyły innym, abyście mogli pochwalić się swoim działaniem. Pamiętajcie, że artyści są bardzo wrażliwi. Bądźcie więc wrażliwymi ludźmi i twórzcie, inspirując się piękną zimą. Bardzo malowniczą, śnieżno-białą, śnieżno-białym pejzażem. On jest wasz, do waszej dyspozycji. Działajcie. Niech anioł będzie tworzył razem z wami.